Dzisiaj zajmiemy się zdrowiem, środowiskiem i duszą. W razie gdyby były jakieś pytania, to oczywiście zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w sekcji pytań i odpowiedzi. Gdybym czegoś nie dopowiedział, to zapraszam w trakcie do powiedzenia. OK. Technologia opracowana przez Fundację Keshe. Standardowo mamy tutaj linki i zaczynamy od części poświęconej zdrowiu. Nasze ciało i pola plazmy, zrozumienie procesu chorób. Tutaj wiemy, powtarzamy o tym wielokrotnie, powtarzamy to w zasadzie na każdej sekcji tych wykładów i nie tylko, gdzie znajduje się dusza człowieka, nasz najszybszy dynamiczny reaktor, który zawiaduje tak jakby całą resztą. Staramy się do niego dotrzeć. Wiemy, że jesteśmy duszami. Nasza dusza znajduje się w centrum mózgu. Następnie emocje kontrolowane są przez jego środkową część i fizyczność kontrolowana jest przez zewnętrzną część na mózgu. Teraz dalej. Karmienie naszego ciała, to tak w ramach powtórzenia można powiedzieć i rozszerzenia za moment. Wiemy o tym, że 20% tego, co potrzebujemy, naszego zapotrzebowania pochodzi z pożywienia, 80% pochodzi ze środowiska poprzez nasze organy zmysłowe i płuca. I teraz przyjrzymy się im po kolei. Oczy. Nawet powiedziałem, przyjrzymy się, ciekawe. Patrzymy na świat za pomocą oczu, a ta informacja zostaje skategoryzowana, dobra czy zła, poprzez nasz mózg, objawiając się w dobrej i złej emocji. Chyba nie trzeba tego za specjalnie tłumaczyć, tak? Widzimy jakiś słodki obrazek, nie wiem, małe dziecko śmiejące się od ucha do ucha, czy inne tego typu sytuacje, które no po prostu kojarzą nam się z miłymi rzeczami. Wiemy, że nasz organizm zaczyna na to reagować w ten czy inny sposób, tak? No tak jakby też zaczynamy się od razu uśmiechać, serce pracuje inaczej, oddech pracuje inaczej, cały organizm inaczej, tak? Widzimy cytrynę, w tym momencie zaczyna się dziać coś ciekawego, bo zaczyna nam pracować cały układ tutaj związany z układem, cały układ trawienny, tak? Ślinianki i tak dalej, i tak dalej. Zresztą robiliśmy kiedyś taki eksperyment, zresztą nie tylko my, bo to jest używane też na różnych szkoleniach z wizualizacji, tak, gdzie się pokazuje pewne rzeczy związane właśnie z tego typu rzeczami. No i możemy przejechać przez to jeszcze raz. Widzisz cytrynę, chcesz ją pokroić, kładziesz ją na deskę, bierzesz nóż, ciach po cytrynie i co się w tym momencie dzieje, tak? Wszyscy doskonale o tym wiemy. Dalej, to mamy tą, powiedzmy, dobrą stronę, natomiast tą drugą stronę, tak jakby kiedy widzimy coś drastycznego, wypadek, czy nie wiem, oglądamy jakiś film, czy cokolwiek innego, gdzie no są, nie wiem, w filmie na przykład jakieś brutalne sceny albo no po prostu wypadek, odwracamy wzrok, zupełnie inaczej reaguje nasze ciało, zupełnie inaczej w ogóle zaczynamy wtedy funkcjonować, tak? Zupełnie inaczej funkcjonujemy też, gdy jesteśmy w mieście, gdzie jest szaro, ponuro, a zupełnie inaczej też odbieramy to otoczenie za pomocą naszego wzroku, gdy jesteśmy, no nie wiem, na terenie zielonym, czy w terenie zielonym, może tak, w ten sposób. To jest jeden ze zmysłów, przez który między innymi dostajemy tutaj, otrzymujemy pola, tak? Wymieniamy się tymi polami. Bo wiemy, że to idzie w jedną i w drugą stronę. Dalej, mamy język. Główny zmysł smaku pomaga w połykaniu i komunikacji ze światem zewnętrznym. No, gdyby nie on, to byłoby trochę ciężko, tak? Z komunikacją jeszcze na tym, powiedzmy, tradycyjnej
w tej tradycyjnej formie. W medycynie chińskiej język jest organem ekspresji połączonym z sercem. To jest też ciekawa informacja. Transformuje materię w stan plazmy, czy to jedzenie, czy ciecz, czy powietrze. Tutaj wiemy doskonale, że człowiek, struktura ciała człowieka, w zasadzie dr Kasia wielokrotnie to powtarzał, że to jest nic innego jak w zasadzie nanorura, tak? Od momentu wyjścia, od momentu w zasadzie zamknięcia jakiegoś pożywienia już tutaj w jamie ustnej, wszystko zachowuje się w zasadzie jak plazma, każda materia. Tutaj później dalej układ trawienny robi swoje z tym wszystkim. I co ciekawe, język posiada też tysiące zakończeń nerwowych połączonych z różnymi organami ciała. I teraz zwróćcie uwagę też właśnie, jeżeli jecie coś słonego, moglibyśmy tutaj przywołać na przykład zdjęcia, gdzie są odpowiednie receptory za odpowiedni smak, powiedzmy poukładane na języku. Wiemy, że mamy tam receptory do słodkiego, do słonego, do kwaśnego, do gorzkiego, tak, one sobie pracują w ten czy inny sposób, różnie się odpalają w zależności od tego, co spożywamy i to też będzie miało wpływ na to, który z danych gruczołów, który z danych organów będzie się tutaj powiedzmy odpalał, tak, do tego, żeby przygotować się do jakby transformacji, wyciągania pól z tegoż właśnie pożywienia. Co dalej? Mamy nos. Przejście powietrza do płuc. Wiemy o tym. Przejście informacji do mózgu. Zmysł powonienia, uruchamia, wspomnienia i emocje. I zobaczcie, nasz nos też pełni tutaj kilka tych wyszczególnionych funkcji, czyli oddychamy przez nos, filtrujemy powietrze, ogrzewamy je, dostarczamy aminokwas i całą tą strukturę powietrza do płuc, żeby też te pola, powiedzmy, poprzez płuca zaciągać w pewien sposób. W ogóle nos, jama ustna, oczy, uszy, czyli te nasze główne zmysły, tak na dobrą sprawę, znajdują się najbliżej czego? Najbliżej duszy, tak? Z tych takich naszych organów. Tutaj mamy uszy, tak? Tutaj mamy oczy, tutaj mamy nos, tutaj mamy jamę ustną, tak? Więc to wszystko jest tutaj jak najbardziej powiązane z naszymi systemami obronnymi, z wymianą informacji. No generalnie najważniejsza część tego wszystkiego to jest tak na dobrą sprawę ochrona i wymiana właśnie tej energii. Przejście informacji do mózgu. No prosta sprawa, tak? Wyczuwamy, czy coś jest, czy coś ma miły zapach, czy na przykład wdychamy siarkowodór, tak? Z takich gazów, które możemy oczywiście tym nosem wykryć. Niejednokrotnie wiemy o tym, że bywały wypadki gdzieś tam w jakichś szambach czy w innych rzeczach, że ludzie po prostu wchodzili, znajdował się tam gaz, no niestety niewykrywalny za pomocą naszego zmysłu, bez detektorów żadnych innych mechanicznych, no i ludzie się dusili, tak? To było kilka sekund i człowiek umierał. Następny wchodził tam znowu bez zabezpieczeń, działo się to samo, tak? I w ten sposób ginęło wielu ludzi. Natomiast niejednokrotnie no, ten nasz zmysł powonienia może nas uratować, tak? Bo wyczujemy na przykład ulatniający się gaz, chociażby z kuchenki, tak? Czujemy no, jakiś nieprzyjemny zapach, czy to będą spaliny, czy jakieś inne rzeczy, no to wiadomo, odwracamy głowę, krzywimy się. Też inaczej zupełnie wtedy nasz organizm reaguje, tak? Zupełnie inaczej niż tam, gdzie jesteśmy znowu na terenie zielonym, czy na jakimś w terenie zielonym, czy w ogóle w jakimś neutralnym środowisku. Ale popatrzcie znowu na kolejną ciekawą historię, kiedy jesteście w hipermarkecie. W zasadzie w każdym z nich jest piekarnia, tak? Gdzie czujemy po prostu przechodząc koło tego stoiska z pieczywem po prostu te świeże bułeczki
co się dzieje, tak? Zaczyna się dziać, cały układ w zasadzie pokarmowy też zaczyna się już przygotowywać do trawienia. No jest to jedna z takich metod, powiedzmy, nakłaniania nas do konsumpcji. O tym też powinniśmy wiedzieć. Natomiast no, widzimy, że to za każdym razem działa, tak? W ten czy w inny sposób. No i kolejna rzecz, zmysł upomnienia uruchamia wspomnienia i emocje. Ja tutaj bym się cofnął jeszcze do w zasadzie wzroku, do języka, do smaku. A później jeszcze powiemy sobie o zmyśle słuchu, bo w zasadzie każdy z nich jest w stanie cokolwiek takiego odpalić, jak wspomnienie czy emocje. To jest, chyba też wszyscy o tym wiemy, tak mi się wydaje. Jeden zapach będzie kojarzony z taką sytuacją albo z inną. Zobaczymy jakiś detal gdzieś i nagle skojarzymy go w ogóle z jakąś inną sytuacją. Usłyszymy jakąś piosenkę, uruchamiają się wspomnienia z dawnych lat, powiedzmy, takie, a nie inne. I tutaj każdy z tych zmysłów to samo może zrobić. Zjemy jakąś potrawę, ta potrawa też może nam się kojarzyć z jakąś sytuacją. Więc tutaj to wszystko możemy w zasadzie połączyć tą wspólną klamrą uruchamiania wspomnień i emocji. Mamy dalej. Uszy. Dźwięki zawierają różne spektra pól plazmowych. Nasza zdolność do przetwarzania informacji, którą otrzymujemy poprzez słuch, tworzy różne emocje w naszym ciele. Daleko nie trzeba szukać. Od dawna się mówi, że muzyka łagodzi obyczaje. Od iluś tam lat funkcjonuje w zasadzie oficjalna nauka, powiedzmy, oficjalna gałąź medycyny, powiedzmy, związanej tylko i wyłącznie z muzyką, czy to będzie muzykoterapia, czy dźwiękoterapia, z naprawdę bardzo fajnymi efektami swoją drogą, ale to jest nic innego też właśnie jak pola, tak? Koncerty mistrz tybetańskich, gongów, różne inne eksperymenty typu Hemisync, Instytutu Monroe, inne tego typu rzeczy. Naprawdę ten dźwięk jest wykorzystywany wszędzie. Ścieżka dźwiękowa, zobaczcie. Ścieżka dźwiękowa zwykłego filmu, który kiedyś oglądaliście, lubicie go, odpalacie jakiś jeden utwór stamtąd albo leci sobie po prostu, zamykacie oczy albo i nie i nagle się okazuje, że jesteście po prostu tam, gdzie ten aktor czy aktorka, tak? Czy gdzie działa się dana scena. Z całym spektrum, tak? Z całym spektrum odczuć w swoim ciele, tak? Wszystko się odpala. Każdy z tych zmysłów posiada taką samą zdolność do wzbudzania tego wszystkiego. I tutaj zobaczcie, tak samo, o ile wzrok, powiedzmy, w tym momencie, kiedy śpimy, no nie funkcjonuje, tak, w pewien sposób, można tak nazwać, tak, bo mamy zamknięte oczy, powieki się zamykają, o tyle słuch na przykład działa 24 na dobę, czy śpimy, czy nie śpimy, dlatego zrywamy się, jak usłyszymy jakiś gwałtowny dźwięk, dlatego zrywamy się w tym momencie, kiedy no, słyszymy jakiś huk za sobą w pewien sposób, tak? Wtedy uruchamia nam się ten słynny odruch obrony lub ucieczki, tak? Co się stało, tak? Z której strony? Zobaczcie, że mamy w pewien sposób obustronnie usytuowane zarówno oczy, jak i uszy, tak? Dzięki temu możemy inaczej widzieć, znaczy no inaczej niż niektóre zwierzęta, tak, na przykład mucha ma ileś tamtych oczu, czy nie wiem, ptaki, które mają oczy, tak jak my, uszy, powiedzmy, ułożone. Uszy też są po przeciwnych stronach głowy i też dzięki temu możemy w pewien sposób się nakierować na ten dźwięk, który do nas dobiega. Tutaj naprawdę dużo, dużo, dużo na ten temat jest powiedziane w ogóle w warsztatach medycznych poświęconych różnym tutaj tematom z tym związanymi.
więc warto się też do nich odnieść, warto sobie je obejrzeć i przeanalizować te tematy. Pojedźmy dalej. Dobrze, i płuca. Wdychamy plazmę z otoczenia i wydychamy dwutlenek węgla, jak również energię, której ciało chce się pozbyć, by utrzymać równowagę. Płuca, tak samo w zasadzie jak nasz układ wydalniczy, w zasadzie to jest częścią układu wydalniczego, tak samo jak i skóra, ale widzimy, że tutaj też absorbujemy różne pola, dlatego w technologii są stosowane te różne urządzenia do oddychania, tak? Gdzie po prostu możemy to zmienione powietrze o zmienionych polach, o dostosowanych do naszych potrzeb, możemy je wdychać i absorbować poprzez właśnie tą naszą strukturę. Wiemy, że to jest podstawa jednego z naszych głównych reaktorów, tak? Czyli tego Star Formation, gdzie bierze w nim jeszcze udział serce i dusza, tak? Także to jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy element. I teraz zobaczcie, że też w zależności od tego, co zobaczymy, co usłyszymy, co nie wiem, nawet poczujemy, tak? Jesteśmy gdzieś nad morzem, wysiadamy z samochodu po długiej trasie i chcemy sobie odetchnąć świeżym powietrzem, tak? Albo wchodzimy do lasu, głębokie wdechy i wydechy, żeby poczuć ten zapach, poczuć te pola i tak dalej, tak? Stresujemy się, zaczynamy zupełnie inaczej oddychać. Czyli te wszystkie te zmysły są naprawdę połączone, tak? W pewnym stopniu możemy pewne rzeczy kontrolować, ale wiemy, że niektóre rzeczy dzieją się tak jakby poza naszą kontrolą w pewien sposób, tak? Jedźmy dalej. Skóra. Nasz największy odbiorca energii w ciele odbiera i oddaje energię plazmową. Skóra jako tarcza. No i teraz popatrzcie. Właśnie, skóra jako w zasadzie największy organ oddechowy, można powiedzieć, w pewien sposób. Największy organ wydalniczy. Pocimy się przez skórę, regulujemy sobie temperaturę w pewien sposób, czyli pot tutaj też pełni jakby dwojaką funkcję, można powiedzieć, i wydalniczą, i tutaj też właśnie związaną z utrzymaniem temperatury ciała, czyli odbiera i oddaje energię. I sami widzimy, jak to działa, tak? Niektóre materiały przechodzą przez skórę dość gładko, dość płynnie, nie ma żadnego problemu z absorpcją, niektóre w ogóle nie przechodzą, dlatego ta skóra też ma taką, a nie inną strukturę, żeby robić właśnie tutaj zatarcze dla reszty organów wewnętrznych i dla całej struktury tutaj organizmu. Bardzo ciekawy element. Myślę, że tutaj sporo można by było na ten temat mówić, natomiast dzisiaj powiedzmy jedziemy tylko po łebkach, można tak nazwać. I piersi. Co ciekawe, tak jak tutaj zostało to napisane, jest to organ szóstego zmysłu, odbiera energię emocji z zewnętrznego świata. I zobaczcie, no czasami da się to odczuć naprawdę, że gdzieś tutaj właśnie w tej okolicy dzieje się coś w tą albo w tą stronę, jak ktoś jest zdenerwowany naprzeciwko nas, czy też nie. Nie wiem, jak to nawet opisać, no ale dobra, no w pobliżu mamy, idąc gdzieś tam w drugą stronę, czakrę serca, więc to jest wszystko tak jakby z tym powiązane. Stąd też, jeżeli popatrzymy na przyczyny różnych schorzeń, bo do tego też będziemy w pewien sposób dochodzić, no mamy raka piersi, tak? Wiemy o tym, że możemy to w pewien sposób przypisać, tak? Raka piersi lewej do takiej, a nie innej emocji, raka piersi prawej do takiej, a nie innej emocji.
Tutaj doktor Kasia, jak tłumaczył, na blueprincie pokojowym bodajże tę receptę na chroniczne zmęczenie, też odróżniał bodajże chroniczne zmęczenie od jeszcze jakiejś innej jednostki chorobowej. I co robił? No w zasadzie też uciskał jakiś tam punkt pod, w zasadzie pod piersią, tak? Gdzieś tutaj, nie wiem, czy widzicie mój kursor myszki w tym momencie. I tam się znajduje taki punkt, dzięki któremu w zasadzie on diagnozował, czy to jest jedno, czy drugie. Jest to przetłumaczone, warto do tego wrócić i sobie to jakby przeanalizować. Co dalej na ten temat? Dobra, pojedźmy dalej, bo wątek mi się zgubił, zaraz może coś przy pytaniach dojdzie. Układ trawienny. Pożywienie staje się plazmą, gdy dostaje się do ciała. Proces kończy się w żołądku, gdy ten przetworzy pożywienie w gans. Jedziemy dalej. Energia gansu przechodzi przez warstwy układu trawienia. Układ limfatyczny przenosi te pola do obszaru organu, gdzie są najbardziej potrzebne. Czyli widzimy tutaj całe tak jakby spektrum od języka aż po koniec tutaj układu trawiennego, włącznie z układem wydalniczym, tak, gdzie po prostu pewne pola są zabrane z tego pożywienia, inne są oddane w innej formie. Widzimy też rolę układu limfatycznego, że to limfa jednak roznosi te pola tych substancji, które spożywamy, a nie krew. I teraz znowu powtórka. Jesteś duszą. Dusza znajduje się w centrum mózgu. Emocje są kontrolowane poprzez środkową część mózgu. Fizyczność kontrolowana jest poprzez zewnętrzne części mózgu. I teraz jeszcze raz można by było wrócić do tego pierwszego slajdu, gdzie była pokazana dusza w dwóch płaszczyznach, tak jak tutaj mniej więcej. Zwróćcie uwagę, z przodu będą oczy, nos, jama ustna, tutaj uszy. Wszystko jest po prostu w jednym miejscu, żeby komunikować się, zbierać impulsy, powiedzmy, i chronić w pewien sposób tą fizyczność, którą posiadamy, tak? Są jakieś pytania? Zapraszam. Jak ktoś coś chce dopowiedzieć, to również zapraszam. Słychać mnie było przez ostatnie 20 minut? Tak, oczywiście. Tak. Ja mam pytanie odnośnie skóry. Odnośnie funkcji skóry. Powiedzmy związanej. Jarek, przepraszam, wyciszę cię, dobra, bo okej. Okay. Przepraszam cię, Mateusz. No okej. Okay. Aha. Funkcji związaną ze skórą w stosunku do pól magnetyczno-grawitacyjnych na zewnątrz, a środowiska naszego ciała, ponieważ w pewien sposób pewne czynności skóry rozumiem, ale powiedzmy nie wszystko jest dla mnie jasne związane ze skórą, ponieważ jest to bardzo duży organ, bardzo ciekawy organ, ale wiem, że zachowuje się jak tarcza, ponieważ chroni nas przed wieloma elementami, a moje pytanie jest, jak wiemy, to jeżeli skóra jest organem, więc jest emocjonalna, więc czy chroni nas przed emocjami, po prostu, które lecą z zewnątrz, czy może nas chronić, czy może być filtrem? Takie moje pytanko odnośnie tego, bo w pewien sposób mam na nie odpowiedź, ale szukam takiego potwierdzenia. Ponieważ no, mi osobiście wydaje się, że tak, ale nie jestem pewny, więc tutaj takie moje pytanko. No to teraz zabiłeś ćwieka takiego, że ciężko z niego wybrnąć, tak? Bo z jednej strony na pewno jakąś funkcję posiada, tak? Jeżeli masz, powiedzmy, zdolność sterowania polami i tego typu rzeczami, to wiesz, że ty chcesz to przyjąć albo tego nie chcesz przyjąć, tak? No, odnieśmy się chociażby do
twoich eksperymentów pierwszych, powiedzmy tych nagranych z bańkami, tak? Jak pokazywałeś, co robić z taką emocją, a z taką, że to trzymasz blisko skóry i można było odczuć, jak ta emocja po prostu w pewien sposób cię zgniata, tak? Osadza się w pewien sposób na skórze, a emocja magnetyczna no szła gdzieś tam dalej, tak? Jeżeli istnieje wymiana, wejście, wyjście, czy to będzie temperatura, czy to będzie oddychanie, czy to będzie wydalanie w pewien sposób tego czy innego, czy przyjmowanie, to tutaj wiesz, co na górze, to na dole. Więc musi to istnieć. No, bardzo fajnie. A jeszcze mam odnośnie taką ciekawostkę odnośnie skóry. Bym chciał troszeczkę rozwinąć też temat z takich moich doświadczeń. Ogólnie skóra ma to do siebie, że w niektórych sytuacjach widzimy pot, prawda? Widzimy, że się pocimy, w niektórych ekstremalnych sytuacjach zaczynamy się pocić. Ogólnie pot jest też ciekawy z takiego względu, że w momencie, kiedy wydalamy pot, automatycznie zaciągamy więcej pól. W momencie wydalenia potu tworzymy środowisko na skórze, że możemy zaciągnąć więcej pól do środowiska ciała. Medycyna mówi ogólnie o takich punktach jak meridiany. To jest też taka ciekawostka odnośnie tych meridian, ponieważ w pewien sposób każda meridiana jest taką, medycyna chińska opisuje jako takie małe czakry. Każdy punkt meridianowy jako mała czakra. Następnym ciekawym takim elementem jest to, że skóra jest, powiedzmy, ciekawa o tyle, że może stworzyć taką ciekawą tarczę, ale która się składa głównie ze skóry, czego jeszcze do końca właśnie nie zrozumiałem i szukałem też takich klocków. I następną taką ciekawą jeszcze rzeczą odnośnie skóry jest to, że bakterie, które są na skórze, są bardzo ciekawymi elementami. W momencie, kiedy zaczynają pracować na naszej skórze te bakterie, są w stanie oczyszczać naszą strukturę skóry. Czyli jak ktoś się spocił, może się zdziwić, jak w przeciągu tam pół godziny może być, nie wiem, powiedzmy, mieć jeszcze bardziej delikatną skórę niż miał. Okej, okay, Mateusz, jak możesz, to trzymaj to prosto, bo ja wiem, że ty się zaraz rozpędzisz, żebyśmy nie namieszali może na sam początek, tak? Ale no ciekawe rzeczy. Wiesz, tutaj jeszcze a propos tej tarczy twojej, tak mi się nasunęła też warstwowość skóry, bo wiemy, że skóra też składa się z warstw, tak? Tutaj może też tkwi clue pewnego rodzaju. Może temu wypadałoby się też w pewien sposób przyjrzeć, bo to jest no też nic innego w zasadzie jak nie wiem, jak struktura primary, można powiedzieć, transition i matter, tak? Czy w ogóle struktur innych. Zobacz, że to jest też oddzielenie pewnego rodzaju przejście w fazie, można tak powiedzieć, tak? Tak samo jak masz mięśnie, masz błonę i jakiś organ, tak? Albo warstwa mięśnia, jakaś błona i kolejna warstwa mięśnia, bo one przecież są w grupach, one są w jakichś tam swoich, jak to się nazywa, włóknach, tak? Kilka włókien jest w grupie, one są zamknięte też w jakiejś tam właśnie tkance, tak, takiej łącznej, oddzielającej i masz kolejną grupę, one dalej będą ci tworzyć zespół. Tutaj jest to samo i też w zależności, wydaje mi się przynajmniej, że od tego, w jakiej okolicy jest, też to będzie miało związek z kośćmi, z organami, które są blisko, no bo myślę, że inaczej być nie może w tym momencie. Wielkie dzięki, właśnie Marcin, wyjaśniłeś bardzo ciekawą kwestię, no taki klocek po prostu dodatkowy do całej pracy, bo teraz coś zrozumiałem też związane z tym funkcjonowaniem i z tą różnowartościowością, bo ostatnio do tego, powiedzmy, nie przykuwałem uwagi, a teraz
po prostu bardziej jak gdyby to widzę i bardziej to jak gdyby rozumiem. I teraz mi się też pewne rzeczy wyjaśniły, więc fajnie, dzięki wielkie za to. Proszę bardzo, no, niebawem liczymy na to, że się z nami tym podzielisz. Pytanie, czy zrozumiemy, ale okej, okay, bo wiemy, że idziesz daleko, daleko w tych akurat tematach, jesteś dużo, dużo, dużo przed nami. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania do tego wątku? Czy ktoś chciałby coś ewentualnie dopowiedzieć jeszcze? Okej, to wniosek, że idziemy dalej. Kolejna część to jest środowisko. Omówienie drugiej i czwartej części, czyli powtórka z tego, co było wcześniej. Wszystkie rośliny zbudowane są z miliardów gansów, tworząc całkowitą plazmę rośliny. To samo widzieliśmy wcześniej, wbudowane, wrysowane w strukturę człowieka i nie tylko. Rośliny nie absorbują stanu materii z ziemi lub środowiska. One oddziałują z polami, czyli wiemy, że każda substancja, która znajduje się w ziemi w pewien sposób czy w otoczeniu, to jest absorbowane za pomocą pól, a nie zjadania, powiedzmy, fizycznie tej materii, która się w ziemi znajduje. Rośliny odbierają część energii z ziemi, lecz głównie dostają ją z góry. Innymi słowy, liście oddziałują z polami środowiska i zapętlają tę energię do siebie. Czyli tutaj widzimy podobną strukturę, podobną zależność, tak? Można nawet powiedzieć, że to 80-20 w porównaniu do tego, co my mamy związanego właśnie z normalnym pożywieniem i polami. Tutaj odbywa się to samo, bo w zasadzie nic innego jak odbiorcy i dawcy tych pól to liście i korzenie, tak? W jaki sposób rośliny oddziałują z polami? Każda z roślin stosownie do jej wzrostu, kształtu liścia, ułożenia liści, koloru i grubości tworzy specyficzne pola Magraw. Tutaj omawialiśmy to sobie, tak? Są one zdolne do przyciągania i tworzenia ze środowiska pól pierwiastków, których potrzebują jako energii do życia. Każdy z tych listków, wiemy o tym doskonale, że produkuje zupełnie inny tlen, absorbuje zupełnie inny węgiel i w zasadzie nie ma jednego tlenu, nie ma jednego węgla. Wszyscy jesteśmy reaktorami, więc odbieramy i wysyłamy pola. Możemy widzieć siebie i rośliny jako małe słońce dające i odbierające te pola. Tak? Czyli ta wymiana, wiemy o tym też doskonale, że ta wymiana pomiędzy nami istnieje. Rozszerzmy naszą wiedzę o środowisku. Duchowość aborygenów połączona jest ze środowiskiem i odnosi się do relacji, duchowych relacji z drzewami, ziemią, zwierzętami, niebem, wodą. Środowisko nie jest postrzegane jako trochę ziemi o wartości ekonomicznej, lecz jako żywa istota. Jest to cytat z książki Country is Lonely i myślę, że oddaje wszystko to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, może nie tyle jako aborygeni, co po prostu jako ludzie, świadomi ludzie, którzy na co dzień mają styczność właśnie ze środowiskiem, tak, wokół nas. Wiemy, że to wszystko jest, wszyscy jesteśmy w zasadzie jednym, jesteśmy połączeni, więc nie możemy traktować danego pola jako ileś arów, tak? Powiedzmy, że to jest działka budowlana, na której postawię sobie dom i w pewien sposób jeszcze coś tam posadzę i fajnie, jak raz na dwa tygodnie skoszę trawę, tak? I na tym koniec. To wszystko jest połączone. Łyżka zdrowej ziemi zawiera większą liczbę żywych organizmów niż jest ludzi na świecie.
To myślę, że też większość z nas wie i chyba nie trzeba tego, nie trzeba tego komentować. No i właśnie, mamy tutaj przedstawionych kilka światów, które się w tym środowisku znajdują. Świat bakterii, owadów, grzybów, nicieni, pierwotniaków i świat robaków. Wszystkie żywe istoty w Ziemi posiadają swoje pola magraf i oddziaływują ze sobą. Wszystkie żyjące istoty w Ziemi posiadają duszę. I teraz przejdziemy do wątku pod tytułem Nasze połączenie z naturą. To, co tutaj widzisz, to środowisko z setkami różnych dusz, reaktorów oddziałujących ze sobą i ze środowiskiem. I popatrzmy, mamy wodę, jakąś roślinność w wodzie, kamienie, masę roślinności tutaj przy wodzie różnego rodzaju, krzewy, drzewa, trawy i tak dalej, i tak dalej. Mchy, grzyby, wszystko. Co tylko możemy sobie tutaj wyobrazić, to jest. Każda roślina, dusza oddziałuje z polami ze Słońca i z Ziemi oraz z polami innych istot wokół nich. Czyli zobaczcie, jaki to jest złożony mechanizm, jak to wszystko musi ze sobą grać. Wiemy też o tym tak na dobrą sprawę, że rośliny do momentu, dopóki powiedzmy nie wzejdą, nie zaczną rosnąć, to one już później przestają ze sobą konkurować, robią ze sobą miejsce. Jeżeli, nie wiem, czy tutaj to jest, gdzieś tam później można się do tego odnieść, jeżeli pójdziemy nawet do lasu w jakiś taki, no przeważnie w lecie, tak, kiedy mamy dużo liści, ta roślinność jest dość gęsto zazieleniona. Jeżeli spojrzymy w górę, to rzadko kiedy zdarza się w ogóle, żeby te drzewa koronami się ze sobą stykały. Zawsze jest jakaś przestrzeń. Później współpracują ze sobą, nie konkurują. Także to jest też bardzo ciekawa informacja, bardzo ciekawa wzmianka. Środowisko opowiada historię. Strumień żyje i bawi się z kamieniami, które są żywe. Różne rośliny bawią się wraz z drzewami, kamieniami i wodą. To jest taniec równowagi i harmonii pośród innych dusz w środowisku, których nie jesteśmy świadomi. Możemy przyjść, ale musimy zapytać kamień, czy możemy na nim usiąść. Patrz i obserwuj, w jaki sposób te dusze oddziałują ze sobą, by wytworzyć to wspaniałe miejsce. Weź to, co ci potrzeba i oddaj to tym, o których zapomnieliśmy, że istnieją. Dlaczego czasami, jak jesteśmy, nie wiem, zestresowani albo coś, idziemy gdzieś tam właśnie w to zielone miejsce, czy to będzie park, czy to będzie las, czy po trudach całego tygodnia uwielbiamy pojechać sobie na działkę, czy też gdzieś tam na wieś, tak, odpocząć od tego zgiełku, od tego wszystkiego, co nas otacza. Właśnie między innymi dlatego, co tu jest powiedziane, co tu zostało napisane. Ten teren, ta cisza, ta interakcja tego całego środowiska wraz z nami, gdzie wchodzimy w to całe środowisko, no, zmienia naszą strukturę. Oddajemy w pewien sposób to, co nam nie jest potrzebne, bierzemy to, co nam jest potrzebne, tak? 2-3 godziny, 2 dni, wracamy i jesteśmy znowu pełni sił. Tutaj było kilka takich właśnie cytatów. Drzewo, ono cię obserwuje. Ty patrzysz na drzewo, ono ciebie słucha. Ono nie ma palców, nie potrafi mówić, ale ten liść, on pompuje, rośnie. Rośnie w nocy, podczas gdy ty, gdy śpisz, gdy śnisz. Drzewa i trawa to samo. One rosną tak jak twoje ciało, z twoim uczuciem. Jeśli czujesz ból, ból głowy, ból ciała, oznacza to, że ktoś zabija drzewo, trawę. Czujesz, bo twoje ciało jest w tym drzewie lub w ziemi. Nikt ci tego nie powie. Musisz sam to wyczuć.
To jest, podejrzewam, też z jakiejś innej książki albo z jakiegoś tomiku poezji. To w zasadzie nie pamiętam, jak to Jim opisywał, więc nie będę się... No po prostu nie chcę tego ogarniać, nie chcę tego omawiać w tym momencie, bo naprawdę, naprawdę nie pamiętam. Wyleciało mi z głowy. Ale warto się nad tym pochylić chwilę. Okej. Okay. Jak się czujesz, gdy przechodzisz przez pole, na którym rośnie tylko jedna roślina? Oprócz tego, że w ziemi, wiadomo, jest tutaj jeszcze mnóstwo innych organizmów, mnóstwo pól. Tutaj jest trochę tak, można powiedzieć, no może brzydko to powiem, ale nudno, tak? Natomiast w tym momencie, gdy widzimy coś takiego, zupełnie inaczej zaczynamy funkcjonować, zupełnie inaczej zaczynamy to odbierać. Jak się czujesz, gdy przechodzisz przez pole lub ogród otoczony przez setki różnych roślin, drzew? Dlaczego czujesz odświeżenie po spacerze w przyrodzie? Dlaczego ludzie żyjący w mieście chcą uciekać na weekend na wieś? I teraz zobaczcie, zwykła, prosta obserwacja. O tym ostatnim podpunkcie, jakby powiedziałem już wcześniej, i to jest oczywiste, ale zwróćcie uwagę nawet na to, jak reagujecie na jedno zdjęcie i jak reagujecie na drugie. Zróbmy sobie eksperyment po prostu. Jeszcze raz wrócę do pierwszego. Wszystko zupełnie inaczej zaczyna pracować. Przez to właśnie, że tu jest taka różnorodność, że jest takie bogactwo tych pól. I to nawet no nie musimy daleko iść. Momentami wystarczy nam takie zdjęcie, żeby w pewien sposób być w tym miejscu. Energia środowiska absorbowana jest przez wzrok. To zielone, kolorowe środowisko oznacza, że niewiele energii potrzeba, by przekonwertować i wykorzystać te pola połączenia aminokwasu. Gdy przechodzisz poprzez to pole, dajesz i odbierasz pole do różnych roślin, zwierząt i stworzeń wokół ciebie. One karmią twoją emocję. Czyli mamy tutaj całą, pełną wymianę. Tak? My oddajemy, one nam dają. One biorą to, czego my nie potrzebujemy, oddają nam to, co mogą nam oddać. Ponownie, my jako ludzie myślimy arogancko o wezwaniu do pokoju na ziemi, myśląc, że liczymy się tylko my. A co jeśli powołalibyśmy się na miliardy insektów, ptaków, zwierząt, drzew, traw, robaków, bakterii, grzybów, rzek, oceanów, ziemi, i tak dalej. One wszystkie mają dusze, które wspólnie z ludźmi tworzą jedną duszę Ziemi. Musimy ponownie połączyć się z Ziemią i z wszystkimi stworzeniami. Wyobraź sobie, że wszyscy wspólnie współpracujemy, by sprowadzić pokój. Pokój nastałby teraz. Są jakieś pytania do tego wątku? Ktoś chce coś dopowiedzieć? Zapraszam serdecznie.
Dobra, to wezmę was pod włos. Jak odbieraliście te dwa zdjęcia? Tą moną uprawę i ten las? Może w ten sposób. Jeżeli chodzi o tą moną uprawę, to nawet z samego zdjęcia to takie dosyć monotonne. Inaczej się patrzyło całkiem na to zdjęcie, gdzie było tych więcej roślin. Było to takie bardziej zróżnicowane, taki przyjemniejszy przynajmniej jak dla mnie obraz. Zdjęcie. Z drugiej strony też dochodzą i skojarzenie, można powiedzieć, że taka monouprawa kojarzy się gdzieś właśnie z rolnikiem, z uprawą, z pracą, a taka dzika przyroda raczej tylko spacerem i relaksem. No dokładnie, to samo było jeszcze w tym momencie na ostatniej, chyba czwartej prezentacji, gdy omawialiśmy to środowisko, gdy Jim zwracał nam uwagę, że zupełnie inaczej czujemy się, powiedzmy, w puszczy, czy tam, gdzie człowiek nie ingerował, w takim środowisku leśnym, powiedzmy, bogatym, a zupełnie inaczej odbieramy las, który jest regulowany, powiedzmy, ręką człowieka, tak? Kontrolowane zasadzenia, wycinki i tak dalej, i tak dalej. To jest to samo. Teraz właśnie a propos rolnictwa można sobie zadać, tak? Czy faktycznie każdy powinien posiadać, nie wiem, po 10 hektarów, powiedzmy, czy po hektarze i na nim tylko jedną uprawę, czy właśnie ten hektar zagospodarować na różne uprawy, tak? Do tego w zasadzie można powiedzieć w pewien sposób permakultura, tak? Tutaj dąży, żeby wykorzystywać maksymalnie po prostu całą powierzchnię tej ziemi, gdzie jedna roślina może rosnąć obok drugiej, tak? Już pomijając te aspekty, powiedzmy, ekonomiczne. Kiedyś, nie tak dawno nawet, znowu gdzieś tam na Facebooku pojawił się ten sam materiał o rodzinie, która na 400 metrach chyba swojej działki po iluś tam latach, jak zaczęli, powiedzmy, pracować nad tym, wytwarzają tyle żywności, że nie są w stanie tego jakby samemu spożytkować. Pójdźmy dalej. Kiedyś na YouTubie widziałem taki filmik, to było Back to the Garden of Eden, czy coś takiego. No i tam no pan w zasadzie inwalida, jedyne dwa narzędzia, jakich używał do uprawy swojego ogrodu, to były grabie, na których się opierał, bo ledwo chodził, i taki ręczny sekator, gdzie w zasadzie wszystko, tam do niego ludzie przyjeżdżali w zasadzie z całego świata. Wycieczki na YouTubie można obejrzeć, bo były filmowane. Niektóre z tych nagrań trwają po 8 godzin, gdzie on tłumaczy, jak to funkcjonuje, jak to działa, co on zrobił. No po prostu ludzie do niego przyjeżdżają non-stop praktycznie, czerpią od niego wiedzę. Mało tego, mogą się tam najeść, za przeproszeniem, tego wszystkiego do obucha, co tam rośnie, a i tak ten pan i jego rodzina ma po prostu tej żywności w opór. Także to jest no też coś, nad czym warto się zastanowić. Dawid napisał na czacie, że więcej życia tam jest. Okej, dzięki. Ktoś jeszcze? Zapraszam. Ja myślę, że tak w ramach podsumowania, że tutaj zaczęliśmy od aspektu właśnie tej monotonii pól, a gdzieś tam skończyliśmy na tym też, jaka intencja, jaka emocja wiąże się z taką uprawą. Wiadomo, że rolnik sadzi, może niekoniecznie martwi się, w cudzysłowie, albo rozważa zapotrzebowania rośliny, przepraszam, to, że potrzebuje jakiejś różnorodności, różnorodnej wymiany, interakcji ze środowiskiem i tak dalej, idzie gdzieś tam, wiadomo, pod kątem finansowym też. I to są tego rodzaju emocje, które można powiedzieć, na tym polu zasadził razem z tymi roślinkami. Także tutaj rozważamy też już ten drugi aspekt, tak jak rozmawialiśmy też o miejscach świętych albo
obecności pewnego rodzaju pierwiastków czy struktur w miejscach, w których, no, na przykład uznawanych za różne religie czy coś za święte i gdzie rzeczywiście można odczuć pewne rzeczy. Wiąże się to z obecnością pewnego rodzaju pól albo nawet też z obecnością kogoś czy czegoś, co w danym miejscu się wydarzyło. Także to są tylko przykłady, żeby właśnie poprzeć to, ten drugi aspekt, który rozważaliśmy, czyli to, jaka intencja, jaka emocja właśnie tego rolnika, który sadził te roślinki. Nie? No dokładnie. No, tutaj się będzie sporo zmieniać, kiedy naprawdę ludzie sobie zaczną uświadamiać, że to wszystko jest jakby, no, wszyscy jesteśmy połączeni, tak, wszyscy jesteśmy powiązani i tak jak doktor Kesze to tłumaczył, na zasadzie jabłoni i jabłka, tak? To ma być obopólna korzyść, ale ta jabłoń musi mieć pewne warunki, żeby wydać to jabłko. My je zjemy, tak, ale pestka pójdzie gdzieś tam dalej, przez co my skorzystamy, bo coś tam zjedliśmy, powiedzmy, ale i roślina też skorzysta, bo może się rozsiać gdzieś tam dalej, tak, może przetrwać. Prosty przykład, więc tutaj no, szerokie pole do dyskusji w zasadzie się otwiera, prawda? Okej, okay. Pojedźmy w takim układzie dalej. Przechodzimy do ostatniej części tego wykładu. Jest to część o duszy. I jesteśmy na omówieniu. Dusza tworzy ciało fizyczne w tym środowisku Ziemi. Środowisko tworzy ciało fizyczne stosownie do warunków na tej planecie. To samo, co nasze pudełko na Gansy, gdzie interakcja pól pomiędzy płytkami w słonej wodzie tworzy taki Gans, jaki chcemy. Pole kreatora, którym jest twoja dusza, tworzy ludzkie istnienie. Czyli zobaczcie, dusza w interakcji ze środowiskiem Ziemi tworzy nasze ciało fizyczne, tak, stosownie do warunków panujących na tej planecie. W pewien sposób, zmieniając swoje filtry, do czego dr Kesha nas zachęca, możemy też tutaj czynić pewnego rodzaju poprawki wedle swojego życzenia. Podstawowe pola naszych dusz pochodzą z tego samego źródła. Zasadniczo mamy w sobie pola wszechświata. Gdy pola o tej samej sile pasują do siebie, mogą być dane lub wzięte swobodnie. Im więcej dajemy, pozwalamy na obfity przepływ pól, które powracają, jak i wychodzą. Mamy w sobie pola całego wszechświata. Mamy w sobie na pewno wszystkie pierwiastki związane z naszym środowiskiem, z Ziemią. Pytanie, kiedy dojdziemy do tego, żeby to opanować? Gdy pola o tej samej sile pasują do siebie, mogą być dane lub wzięte swobodnie. Im więcej dajemy, pozwalamy na obfity przepływ pól, które powracają tak samo, jak i wychodzą. Tutaj jeszcze na pewno nawiążemy do tego, że to dawanie musi być bezwarunkowe. Im więcej dajemy bezwarunkowo, magnetycznie, tym więcej otrzymamy grawitacyjnie na poziomie siły pól naszej duszy. Pamiętajmy, że w tym momencie, gdy wstawiamy warunek, pewnego rodzaju ograniczenie, zawsze to dawanie odbywa się w ograniczonej formie. I teraz będzie tutaj sekcja poświęcona tak jakby graficznemu przedstawieniu interakcji dusz. Interakcja pól pomiędzy dwoma osobami na poziomie dusz. Widzimy tutaj oddziaływanie, wyjście z jednej, wejście do drugiej. To, co jest magnetyczne dla jednego, staje się grawitacyjne dla drugiego, bo zostało przez niego zaciągnięte. Czyli ja daję coś, ktoś inny, jeżeli jest mu to potrzebne, to po prostu zaciąga
oddaję coś z powrotem, co będzie dla mnie potrzebne, grawitacyjne. Mamy tutaj w drugą stronę, tak? Powiedzmy jedna część procesu, magnetyczne przechodzi w grawitacyjne, magnetyczne przechodzi w grawitacyjne, czyli to oddane. I tutaj mamy cały proces tak jakby schematycznie pokazany. Jeżeli byśmy dociągnęli te strzałki do końca, no to wiadomo, że wyszłaby nam tutaj ósemka. Także myślę, że tego schematu nie ma co za specjalnie tutaj tłumaczyć. Tak? Na każdym poziomie w zasadzie, na każdy element, na każdą interakcję, jeżeli sobie nie popatrzymy, tak to wygląda, więc myślę, że to jest jasne. Plazma przyjmuje kształt promienia, gdy podróżuje z jednego punktu do drugiego. Czyli to, co wysyłamy w pewien sposób, jest takim promieniem. Przyjmuje kształt promienia. Wysyłamy i odbieramy pola do i ze wszystkiego, co znajduje się w naszym środowisku. I tutaj zobaczcie, bo wielokrotnie w zasadzie wielokrotnie właśnie patrzyliśmy tylko na nas, które, przepraszam, coś mi tutaj mechanicznie chodzi, muszę sobie podkładkę wziąć. Wielokrotnie patrzyliśmy na strukturę chociażby tego pojemnika z Gansem, gdzie była interakcja pomiędzy nanomiedzią, powiedzmy, a cynkiem i tutaj w środowisku tworzyło się coś. Ale popatrzcie na, no, na nie wiem, na swoje najbliższe otoczenie. Meble, biurko, telefon, komputer, akwarium, nie wiem, cokolwiek, tak? I z tym wszystkim w zasadzie przez cały czas na bieżąco oddziałujemy, więc tutaj moglibyśmy jeszcze jedną płytkę dać, tu coś tam, tu coś tam. I to wszystko to jest jedna wielka interakcja, więc przez cały czas przez cały czas wyjaśniamy sobie pewne procesy na zasadzie interakcji dwóch pól, żeby to zawęzić w pewien sposób, te wszystkie zmienne, natomiast no, musimy mieć w tej świadomości, że jednak to idzie w każdą stronę do każdej rzeczy, do każdej pojedynczej duszy, tak? Jak to odbierasz? Możesz wybrać, w jaki sposób i jakie pola pobierasz poprzez zmysły i emocje. Jeśli jesteś świadomy, możesz zablokować pola poprzez świadomą intencję. Myślę tutaj, Mateusz, że to też pewne rzeczy wyklarowało, chociaż z drugiej strony myślę, że o tym doskonale wiesz. Pobierasz pola, które do ciebie pasują. Jeśli nie pasują, nie zostają przy tobie. Jakie pola pobierasz? Wilki z wilkami, owce z owcami. Jeśli wejdziesz między kruki, musisz krakać tak jak one. I tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzamy tym wszystkim? Powtarzanie tych samych postaw w twoim życiu jest jak magnetyzowanie tymi samymi polami i schematami tworzącymi więcej warstw tych samych negatywnych emocji. Zawsze lubimy znaleźć pozycję, gdzie czujemy się wygodnie, z polami dobrymi lub też złymi. Einstein też mówił, że tylko i wyłącznie głupiec spodziewa się różnego efektu czy innego efektu, wykonując ciągle to samo. I tutaj no, mamy w zasadzie odniesienie do tego. W zasadzie to powiedzenie było odniesieniem do tego, co mamy tutaj na slajdzie, tak? Jeżeli przez cały czas robimy to samo, no to nie spodziewajmy się, że będą jakieś inne efekty, tak? Jeżeli chcemy coś, żeby się zadziało, a dzięki temu, że ostatnio na wykładzie było dość dużo o tym, że możemy, to znaczy, że możemy bardzo dużo zrobić i w zasadzie to zależy od nas. Jedno z ulubionych powiedzeń naszego kolegi, który jest tutaj z nami, brzmi: mistrzu,
jak długo będziemy musieli czekać na zmianę. Jeżeli chcecie czekać, to bardzo, bardzo długo. Czyli wniosek nasuwa się też sam, że w zasadzie sami musimy, czy chcemy, czy możemy, może w ten sposób, po prostu wziąć się do tego, żeby zmieniać siebie. Doktor Kaszy też wielokrotnie mówi o tym, że ostatnio bardzo na to naciska, że nikt inny nie jest w stanie ci powiedzieć pewnych rzeczy, dopóki sam tego jakby nie zaczniesz robić na sobie, nie zaczniesz się tym bawić, eksperymentować. Tak, tutaj jest jedyna droga, jedyny element, który może ci w tym pomóc. Reszta to są podpowiedzi, opinie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Mamy również tendencję do zaciągania pól tych rzeczy, których poszukujemy, świadomie lub nieświadomie. Czy poszukujesz ludzi, którzy utwierdzają twoją potrzebę potwierdzenia twoich przekonań, wierzeń? Czy szukasz kogoś, kogo możesz ocalić? Odnajdziesz taką trudną osobę, która sprawia ci problem, bo teraz ty zaspokajasz swoją potrzebę, starając się ich ją ocalić. W pewien sposób można powiedzieć, że ta rycerskość, ta honorowość i te inne rzeczy też wynikają tutaj tak jakby z naszej potrzeby, tak? Z naszej potrzeby potwierdzenia swojej egzystencji. Ciekawy wątek. Warto się nad tym zastanowić. Mamy również tendencję do zaciągania pól tych rzeczy, których poszukujemy świadomie lub nieświadomie. Też wielokrotnie było gdzieś tam mówione, niekoniecznie na wykładach. Uważaj, czego sobie życzysz. Wiemy teraz, jaką moc mają nasze życzenia, co możemy za pomocą tych życzeń zrobić, świadomie czy nieświadomie. Ta nasza świadomość musi non-stop iść do góry, musi wzrastać, żeby po prostu wiedzieć, co robimy. W jaki sposób zaciągamy te pola, które nam pomagają? Przyjmij odpowiedzialność za siebie. Pole nie może znaleźć dopasowania dla czegoś, czego nie ma. Więc patrz uważnie, dlaczego przebywasz z pewnymi ludźmi lub posiadasz pewne emocje względem rzeczy lub ludzi. Czy utknąłeś w tym samym schemacie, dużym lub małym. I zobaczcie też, no, nie trzeba tutaj daleko szukać. Każda jakaś książka, powiedzmy, z półki o samorozwoju, innych rzeczach, no, w zasadzie mówi to samo, tak? Jeżeli nie odpowiada ci środowisko, to po prostu staraj się je zmienić w pewien sposób, tak? Czy wyjedź gdzieś, czy zrób coś z tym, żeby to zmienić, ale za każdym razem jest jakby nakierowanie danej osoby, czy no w zasadzie tak, danej osoby, która czyta tą książkę, do tego, żeby coś zrobiła, coś w pewien sposób zrobiła, uświadomienie jej, że może to zrobić. Jak jest z realizacją i wykonywaniem tego, co tam jest napisane, to już jest zupełnie inna kwestia. Ale dalej, kolejna rzecz. Przyjmijmy odpowiedzialność za siebie. Czyli też nie cedujmy pewnych rzeczy, które możemy zrobić sami, czyli do tego, co doktor Kesze mówi, tak, że zrób to, zrób tamto i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w zasadzie musi przejść przez nas. I to było też wielokrotnie jakby poruszane, tak, ze względu na to, oj, nie działa mi ta zabawka, nie działa mi to, nie działa mi tamto, to tu jest coś źle powiedziane, tak. Zresztą to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o zabawki. Ile razy jest tak, że słyszymy, nie wiem, z ust kogoś, na przykład, nie wiem, to twoja wina albo coś w tym stylu, to przez ciebie i tak dalej, a nigdy nie patrzy ta osoba, powiedzmy, z tej drugiej strony. Może nie powinienem generalizować, ale to jest zupełnie inna kwestia. Nigdy nie patrzy na siebie, nigdy nie szuka tego tak jakby w sobie, co spowodowało, że ta sytuacja nastąpiła, tak?
i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Pole nie może znaleźć dopasowania dla czegoś, czego nie ma, więc patrz uważnie, dlaczego przebywasz z pewnymi ludźmi lub posiadasz pewne emocje względem rzeczy lub ludzi. No to chyba też jest jasne, tak? Przez cały czas, wracając do tego poprzedniego slajdu, ta świadomość tego, co robimy, gdzie jesteśmy, dlaczego, po co, dlaczego to budujemy, dlaczego to robimy, jaka jest tutaj intencja. Poczucie własnej wartości, umieszczenie siebie w pozycji wyższości, ciągłe wzmacnianie poczucia, ja to wiem, mogę to zrobić bez innych, lub zakładanie, że masz wszystkie odpowiedzi. Co tu się dzieje? Większość z nas, gdy czegoś nie wiemy, nie znamy odpowiedzi lub czujemy się głupio, gdy konfrontujemy się z nową sytuacją, której nie przepracowaliśmy. Większość z nas do pewnego stopnia stara się uśmiercić ten dyskomfort tworzącego, zaciągając tylko te pola, które wzmacniają naszą obecną siłę pól, która sprawia, że czujemy się lepsi niż inni. Tworzy się format dysonansu poznawczego. Co tutaj jest powiedziane? No, bardzo fajna rzecz, tak? Już nawet w szkole, czy gdziekolwiek indziej, pani pyta się na koniec lekcji, czy macie jakieś pytania, czy chcecie coś dopowiedzieć, chcecie, żebym coś tutaj wyjaśniła, tak? Czy wyjaśnił. Cisza. Wszyscy wszystko wiedzą, bo nikt nie chce wyjść na przysłowiowego głupka, no ale potem się okazuje, że trzeba odrobić lekcję i nagle jest zgryz, tak? Bo pani to źle wytłumaczyła albo coś tam. I to mamy też w zasadzie tutaj, tak? Popatrzcie sobie na tą właśnie strukturę, na tą aktywność jakby, którą, no, która jest, tak? Są pytania, są odpowiedzi i nie ma głupich pytań, naprawdę. Z każdego można coś wyciągnąć, nawet na przykładzie tego pytania, które tutaj Mateusz zadał, szczerze powiedziawszy, naprawdę zabił ćwieka niesamowitego, jednak ta odpowiedź, której udzieliłem, też poukładała pewnych klocków, tak? Te tematy mamy do pewnych rzeczy dochodzić też wspólnie, więc jak najbardziej, kiedy tylko jest możliwość, korzystajmy po prostu z tego, z naszej własnej wspólnej obecności i chęci pomocy jeden drugiemu. Jako plazma łączymy się i zaciągamy te pola, które pasują do tego, co mamy. Przeciwstawienie się ego. Otwórz swój umysł i serce. Twoja dusza posiada każdą siłę pól unikosu, więc pole wszystkiego jest tam, by dopasować się, o ile nie jest zablokowane emocją. Wiemy o tym, że emocja to jest filtr. Bądź otwarty na nową wiedzę i poszerzanie jej z otwartym umysłem, by się każdego dnia uczyć czegoś nowego. Słuchaj, a nie tylko słysz. Zdobywaj wiedzę, a nie tylko doświadczaj. Nazwa poszukiwacz wiedzy nie jest użyta bez powodu. Zrozum tych, którzy za pomocą ego starają się ukryć swój brak poczucia bezpieczeństwa. Świadomie decyduj, by nie bać się niewiedzy. Zawsze każde wyjście poza swoje pudełko, wyjście ze swojej strefy komfortu budzi na pewnego rodzaju strach, co będzie, a co ludzie na wsi powiedzą, albo jakieś tam inne rzeczy. Tutaj też moglibyśmy tego typu rzeczy mnożyć. Co z tego? To ty jesteś magnesem, który ustawia swoje środowisko. Reszta albo będzie musiała się do tego w pewien sposób dostosować, albo po prostu to środowisko się zmieni w pewien sposób. No i mamy przykład, powiedzmy, wczoraj się dowiedziałem, mamy przykład jednej osoby, która wprowadziła pewną zmianę u siebie w swoim środowisku na polu, może tak, bo jest rolnikiem, zaczął się bawić tą technologią, no dość na szeroką skalę, można powiedzieć, w pewien sposób, i okazuje się, że w tym momencie no, rozkręca się coraz,
coraz fajniej, coraz bardziej chce iść w tą technologię, widzi po prostu rezultaty. To tak jakby od niego, ale wracając do tego, co ludzie na wsi powiedzą, ci ludzie patrząc na efekty zaczynają robić to samo, co on. Więc to ciekawe. Przede wszystkim bądź pokorny. Jesteśmy tutaj, w tej fizycznej rzeczywistości, by poznać nieznane. I poprzez działanie w tym kierunku przybieramy w sile pól każdego rodzaju, które pomagają nam się wznosić, elewować. Co będzie poza tym pudełkiem, w którym teraz jestem? W jaki inny sposób jeszcze wzrastamy? Większość z nas boi się zmian. Zmiana oznacza stawienie czoła czegoś nowemu, co może być straszne. To chyba w odniesieniu do tego pudełka. Wiedz, że jesteś kreatorem swojego życia i poradzisz sobie ze zmianą, jeśli będziesz pracował z odpowiednią intencją i etosem. Utwórz ścieżkę dla pól, by płynęły przez swoje działanie. Teraz tworzymy zmianę, jaką chcemy widzieć, by nastała na świecie. Pytania? Zapraszam. Jeżeli nie ma pytań, to zapraszam tych, którzy chcą się podzielić tutaj. Czy coś dopowiedzieć ewentualnie? Okej, w takim układzie jeszcze raz zachęcam wszystkich do podzielenia, wypełnienia ankiety, którą tutaj organizatorzy konferencji przygotowali. Przemek to udostępnił, przygotował i chcielibyśmy, żeby naprawdę to było kolejne wydarzenie, które nas w pewien sposób jednoczy. Z drugiej strony będzie to kolejna okazja do tego, żeby dzielić się wiedzą, zrozumieniem, doświadczeniem. Także serdecznie Was zapraszamy najpierw do wypełnienia ankiety, potem do udziału. A jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład, myślę, że ze względu na to, że przekroczyliśmy te 2 godziny, nie ma pytań, nikt nie chce nic dopowiedzieć, to serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Kłaniam się i do zobaczenia w niedzielę na kolejnych warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy. Do usłyszenia, do zobaczenia.